Siemanko, 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 witam wszystkich. Siema Wojciech. I od razu przechodzimy, słuchajcie, do nowego DLC Rom 2 Królestwa Pustynne. Mamy 4 królestwa do wyboru i zagramy sobie pewnie początek kampanii, zależnie od was, czy wam się będzie podobało, czy będziecie chcieli grać dalej. To tyle będzie odcinków. Dzisiaj oczywiście stream standardowo, te 2,5 godzinki sobie zagramy, no i na pewno będziemy mieli początek kampanii. Mamy do wyboru masę Syliów, Nabateańczyków, Sabę i Kusz. I powiem szczerze, że zastanawiałem się najbardziej nad Numidią i tak wam tam proponowałem, ale tak, na pewno odpada Saba, bo to jest poziom łatwy. Więc nie będziemy tutaj się nad tym pochylać. Odpadają niestety ci Numidijczycy, przepraszam, bo oni są w zachodniej części jakby mapy, blisko Hiszpanii, Nowa Kartagina i tak dalej. Tam są trochę nudne, powiem, tereny. Ostro je przewałkowałem w kampanii Hannibala, więc raczej ten klimat nie interesuje i tam wbrew pozorom też będzie łatwo. Kusz jest dosyć, moim zdaniem, też normalny poziom trudności na początku i to też jest zbyt łatwo, bo to jest w dolnej części mapy i tam jest rozwój tylko w kierunku północnym, można iść i przez morze tutaj w kierunku wschodnim, no i to wydaje mi się, że będzie faktycznie bardzo łatwo, więc pada na Nabateańczyków. No i tak, ta frakcja, początek będziemy mieli bardzo trudny i to mi się podoba, bo będziemy mieli ze wszystkich stron tutaj sytuację taką, w którą możemy ekspansję przeprowadzić i prowadzić jakieś wojny. I tak, budujący w kamieniu to będzie, no troszeczkę mi się to nie podoba, minus 20 do kosztów rozbudowy głównej ścieżki stolic prowizji, no okej, to może być. Handlarze kadzidłem plus 15% do wysokości przychodów z umów handlowych. Bardziej mi się podoba ta walka z doskoku, którzy mają masę Syliowie. I minus 25% do kosztów utrzymania najemników i tu jest jakiś bonus do łuczników u Kusz. No ale w każdym razie wydaje mi się, że ci mają najtrudniejszą i najfajniejszą sytuację do startu. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj, czas bity 40, poziom pomocy niski, ruchy gracza wybrane, spoko. Zwycięstwo militarne, ponieważ Hellas. 180 oddziału, bla bla bla. Dobra, jedziemy. The people of Nabatea have always been honest traders, keeping the flow of valuable spices to all corners of the world. In return, we learn from the people of the West and share in the vast riches of the East. This trade has allowed us to flourish where nobody else could. Naturally, our success has attracted the envy of the greedy Seleucids to the north. Beware these Eastern Greeks. Because like their armies, their satrapies are numerous, and they can draw on widespread support should the need arise. Seek alliance with the Kitri and your other trade partners to the south and west. Fear not, for Dushara is with us. Dushar. Okej. Czyli tak, głównie we wojny pewnie będziemy prowadzić Seleucydami. No i fajnie, bo to jest dosyć mocna frakcja na początku, więc powinno być przyzwoicie. Troszeczkę ściszę tą muzę. Okej. Dobra. Nowy cel. Nabatea była strategicznie położona między dwoma większymi królestwami rządzonymi przez następców Aleksandra. Egiptem Ptolemeuszy i Imperium Seleucydów.
przez co jej możliwości ekspansji były mocno ograniczone. Ja bym się nie zgodził, wręcz przeciwnie. Możliwości ekspansji są właśnie tutaj ciekawe. Dobra, co my tu mamy na początek? Jata Hartach, to jest król nasz, gwardia pałacowa Rekem. Pancerz fajny, ok. Jeźdźcy pustyni. Promień do szarszy 35, walka z jazdą, czyli raczej lekka jazda. Pan tak, lekka jazda szturmowa. Poborowi włócznicy, mięso armatnie, pustynni wojownicy z poboru. No i tutaj też raczej nie ma nic ciekawego. Czyli tak naprawdę mamy tutaj dwie jednostki. Włócznicy na wielbłądach, pustynni wojownicy z poboru. Dobra. Okej. Okay. Tu mamy to samo, tylko że mniejszą armię. No i zobaczmy sobie tą naszą sytuację. Arabia Manga, Jatrib, Kedarowie. Z Kedarami miałem się dogadać. Leucydzi, Egipt, Kusz i Saba. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, z kim możemy się dogadać, z kim możemy pohandlować. Z Egiptem handlujemy. Okej, to sobie z nimi podpiszemy pakt o nieagresji. Gerahea, z tymi możemy, wszystkimi będziemy handlować, a Selu cudami będziemy się lać. Okej. Nie, więcej dacie. Dobra, super. Kedarowie właśnie. Też, no, wszyscy nam popłacą na początku ładnie. Trochę za dużo. Okej. Okay. Chociaż Kedarowie. Maskat. No chyba, że macie jakieś propozycje. Ciekawe. Gdzie by tutaj ruszyć, na kogo na początku? No przed chwilą właśnie Kacper grałem z Lisem Rainbow. Będzie. I widziałem, jak ja wyszedłem, to widziałem, że ty się dołączałeś akurat. Więc się skurde minęliśmy trochę. Z Sabą. No możemy spróbować się dogadać. Nie. No i dobra. Dobra, zobaczmy, kto ma naszą prowincję. Egipt, kurde, ma Jerozolimę. Dobra, trzeba zrobić tak, żeby Seleucydzi tą Jerozolimę tutaj zdobyli. I my się tak naprawdę zgadaliśmy ze wszystkimi. Dobra, będziemy się zbroić zatem. Na początek. Od południa nic nam chyba raczej nie grozi. Tak. Dobra, to połączmy jedną armię w dużą armię. Zaraz, i który to jest? To jest wódz. Nie, król. Farach. Dowódca floty. Gdzie jest ten nasz dowódca floty? Wiera szturmowa, pustynni, ludzie plemienni. Czy nam w ogóle to jest potrzebna jakaś flota? Niepotrzebna jest nam ta flota, rozwiążmy ją. O Jezu, co ja robię? Była jakaś chyba dobra jednostka, ale to nam się naprawdę nie przyda. Okej, 1600, dobra. I co ty masz? To jest wódz, a to jest król, dobra. I ty sobie pójdź, cofnij się do Hegry. Nie wiem, czy to nie za głośno jest, no powiedzcie, czy dobrze mi słychać. Podbijaj tereny dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, czyli no dzisiaj nie będzie Rainbowa. Chyba, że możemy zagrać po tym. Kacper.
Bardzo chętnie po streamie pyknę z tobą. Albo nie lubią cię ze względu na Egipt, atakuj na zachód. No Seleukodu spróbujemy. Kurde, trochę za szybko może tutaj z tym Egiptem podpisałem już pakt o nieagresji, bo gdybym tą Jerozolimę chciał odbić, cholera jasna. No oni są bardzo dobrze do mnie nastawieni. No ja chcę tutaj Seleucydów pojechać, albo pójść na przykład na Sabę można by było. No, ale to też tak mieć rozdzielone terytorium bez sensu. Idziemy tu. Tu pójdziemy, o. Tędy. Kto by na to pasuje? Nie, na wschód, nie na zachód. Spoko, Wojciech, super, bardzo mi się podoba. Jak ktoś tak tutaj mi doradza. Jest dużo fajniej się gra, powiem wam właśnie, jak ktoś tutaj coś tam ma jakieś propozycje niż tak samemu nagrywanie. Dlatego ostatnio też te streamy tak często robię, bo samemu nagrywanie jest trochę nudniejsze. Dobra, mamy żarcia 0, więc musimy pójść w żarcie. Egra. Tyk. I tu robimy właśnie żarcie. Harmutas, no, w ogóle trzy miasta mamy. I to jest nasz główny port. Aha, dobra, i musimy przejść w jakiś lepszy oddział piechoty, bo mamy naprawdę dziadostwo, a nie oddział piechoty. Zobaczmy sobie w ogóle, co możemy zwerbować. No nie mam, aha, bojownicy, pustynni wojownicy z poboru, ludzie plemienni. To są oszczepnicy. Dobra, na pewno dowerbujemy sobie dwa oddziały procarzy tu. No tak. I tych pustynnych wojowników dwa oddziały. Dobra, i tu będzie już nawet jakaś fajna armia. Potem jeszcze może dowerbujemy więcej procarzy. Ale, co tu rozbudowujemy? Coś, co da żarcie. No nie. Minus 2 to pożywienia. Tu, to by było fajne. Dobra, zaraz zobaczymy, jakie mamy technologie. Tego nie mogę, bo to mi żarcie zeżre. To też nie. Tylko tu mi żarcie da. Tu też będzie mi zżerać. Tu minus, to już mi zżera. Dobra, tu na pewno. No niestety musimy to sobie port rybacki zrobić, bo potrzebujemy tu żywność. No i teraz sobie zobaczymy, jakie mamy technologie tu. Tu na początku minus 2 kosztów utrzymania wszystkich armii. Dobra. Ale chcę tak. Co mi tutaj da? Pozwala na rynku pikinierzy, na badajcy toborni. O, fajnie. A to? Pustynni chorobę, to jest tylko zbrojni peltaści. No to pornicy mnie interesują, nabatejscy i szermierze. Czyli w to pójdziemy, tak? No to logistykę pójdziemy najpierw. Dobra. Obniżenie kosztów armii. No i to możemy zrobić. Z upraw rolnictwo. No dobra. To możemy pójść, bo wszystko inne zeżre mi. Też tu mnie zeżre. Ale ja bym tutaj wolał mieć to. Plus 3 to, bo to widzę, że będzie problem z żarciem chyba. No to wygląda. Dobra, na pewno to zrobimy i jedziemy pierwszą turę. Ja ci powiem, Wojciech. Podejrzewam, że ta frakcja wypowiedziała ci wojnę. W Seleucie, dobrze. O kurde, ile mają sojuszników, ja pierdzielę. No, dobrze się zapowiada. Tak, też było trochę to dziwne, ale wydaje mi się, że to jest wina ustawienia bitew na maksimum poziom. Ja potem ten poziom trochę zmniejszyłem, bo grałem bitwę o Eilhard znowu. Tam sobie stwierdziłem, że to sobie sam szybko podbiję, bo to już była nuda. No i powiem ci, że tam, jak zobaczyłem, że moi szermierze przegrywają z pikinierami na standardowym poziomie, no to stwierdziłem, że coś jest fucking nie tak. No i obniżyłem poziom o jeden na hard.
więc też jest tam jakiś trochę trudniej, no ale już normalnie te bitwy wyglądały, także podejrzewam, że to była wina tego trochę. Poza tym też halabardnicy tam dobrze zabijają generała, więc nie wiem, jak on tam się, czy przypadkiem ja się nie nadziałem tym Karlem Francem dwa razy na halabardniku właśnie. Dobra, uzyskano cechę. Plus jeden do zapału. Hard jegomość, silny jak W. Super. Fajny rysunek. Wypowiedziano Aksum. Wypowiedziała kurz wojny. Okej, okay, napotkano frakcję. Media i Sardes. Dobra, będziemy się tutaj dogadywać z Egiptem zatem. Okej. Okay. Tu jest nasz w ogóle agent, którego nie zauważyłem. No to już sobie nim tu zobaczmy. No i tu już jest nasz pierwszy potencjalny cel. Więc wyruszamy na północ. Po drodze dowerbujemy sobie... to jest naprawdę słaba piechota. Kurczę. O, fajnie, że oni tu mają... Mam 16 jednostek, więc zróbmy sobie dwóch tych i dwa oddziały procarzy. I to już będzie coś ciekawego, chociaż bardzo papierowa piechota. Procarze to będą naszą siłą, bo to... To jest obrażenia... Obrona, przepraszam, myślałem, że 60. Obrona 60? Ale obrona przed czym? 54? Obrona procarzy to jest 58. Co ja tu kliknąłem? A ten ma 61. Jakoś dużą tu mają obronę. Dobra, ty mi się przydasz na potem, więc ty tu siedzieć będziesz pilnował w ogóle pokoju. Na razie możesz coś zerbować. Dobra, nie będziemy wydawać na to pieniędzy. Możemy coś zbudować. Nie, czekamy na żarcie. I czekamy na technologię. Dobra, zaraz tutaj nam zresztą się zbuduje to i to i troszeczkę będziemy mieli żarcie. Uzbieramy sobie na zbudowanie się stolicy. Tak, jak w ogóle garnizony wyglądają. 8 jednostek, 9, no to jest sporo. Tu też jakiś taki tego typu budynek musimy zrobić, żeby to w Petrze był dobry garnizon. Bo tu jak sądzę będą nas atakować właśnie od północy głównie. Dobra, następna tura. Cześć Kuba. No tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie. Ale ja zazwyczaj pamiętam, wiesz, chociaż i tak wydaje mi się, że dużo czasu spędzam na zarządzaniem potem Imperium. I też przez to też, wiecie, pewnie tak jak i wszyscy, że ja bardzo lubię zaczynać kampanię, tak jak teraz nowe. I potem lubię takie mid-game, jak już się jakieś bitwy toczy, jak już się ma jakieś lepsze jednostki, większe armie. Natomiast bardzo nie lubię, jak już się zaczyna kampanię wygrywać, już potem wszystkie bitwy z automatu, no bo ile można toczyć tych samych bitew, albo jakichś głupich, nudnych oblężeń. No i to już jest nudno, bo właśnie tych miast się ma, kurde, ze 20 i nie przepadam za tym. Wygrywa naszego wysłannika. Dobra, tutaj, okej. Okay. Ukończono budowę, okej. Okay. Mam plus 4 żarcia, jest zima. Dobra, damy radę i teraz sobie rozbudowujemy Petrę właśnie. Dobra. I jak tu z ładem publicznym? Okej, okay, spada, damy radę. Okej, okay. I mamy 20 jednostek. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy w Tyros coś jest, bo fajnie by było... Może nawet Tyros pierwsze podbić. Dobra, ty tu sobie działaj coś. Tylko, że my nie mamy chyba z Egiptem prawa przemarszu. Dostęp wojskowy. Kurde, no nie chcą pozwolić nam na to. No dobra, trudno. Postawimy się tu na granicy. I będziemy kombinować. Dobra. Ty tutaj działasz, spoko, tu sobie też już zaczniemy werbować armię, ale taką, o, złożoną z takiego czegoś. I to jest 70 natury. O kurde. Nie, no dobra, to już wolę tych procarzy, bo to jest naprawdę... Patrzę, którzy są lepsi.
Tak samo dziadosty są, ale ci są przynajmniej... W ogóle ci mają jakąś formację. Poborowi włócznicy. Dobra, weźmy dwóch takich. Ale kurde. Brona, panter 45. Ci są nawet trochę lepsi. Poborowi włócznicy. Ale ci są dużo tańsi. Dobra, to weźmy tych. Do obrony w mieście. Może o tak. O. I tu róbmy sobie jakąś taką... armię obronną. Kedarowie są ok. Coraz lepiej do nas nastawieni. Może oni by dostęp wojskowy. O, właśnie. No z 5 stówek to dajcie. A czy ja mogę tu z palca wpisać? Nie. No dobra. Czyli po prostu tak. Kedarowie. Ma innym może też by dało tutaj nam dostęp wojskowy. Super. Tutaj możemy pomyśleć o taką nasabę teraz. Okej. I Egipt nam nie chciał dać, tak? Jakbyśmy im trochę zapłacili. Na przykład właśnie stówkę. Nie chcę. No dobra, trudno. Poczekamy, to się pewnie poprawi. Następna tura. Siema, Kacper. Czy coś przegapiłeś? No nie, no trzy pierwsze tury wybrałem na Batę, bo ma nam moim zdaniem najfajniejsze, najtrudniejsze umiejscowienie. I już mamy wojnę z Seleucydami, a Seleucydzi na początku są całkiem mocną frakcją. O proszę, już ze mną zerwała umowę handlową. Ciekaw jestem, bo tu można mieć wodzów laski, panienki, czy jak będą bitwy, to czy będzie właśnie tam jako dowódca, na przykład generał. Pakt o nieagresji, mine. No, dobrze, no możemy się z wami tak dogadać tu. Muszę się tutaj obstawić, strefę buforową sobie taką zrobisz. Kretarowie. O kurde, z kim wy nie macie wojny? Prosperity and strength. Jeszcze tutaj oprócz tych, co ja mam, to jeszcze parę. To już obronne, ale dobrze. Może więcej dacie trochę, co? No, oni są w gorszej sytuacji. No i dobra. Mhm. Ciekawe, dlaczego uległy pogorszeniu te stosunki z kurz. Działania wysłanników przeciwko kurz przeciw. Aha. Traktaty z Egipt. Rozumiem, dobrze. No, może jednak. Nie chcecie teraz. No trudno, dobrze. Dobra. Teraz zerknijmy, co jest tutaj. Nic tam się nie pojawiło. Tu jest kurde miasto. Może dojść. Dobra, i tu sobie wejdziemy na teren Seleucydów i się schowamy. Już tu jest niestety agent. Dobra. Co mamy wiosnę? Mamy wiosnę, dobrze. 10 żarcia, super. Petra za dwie tury będzie zbudowana. No i teraz jedziemy w to. Tu ład, ale chcę naprawdę dużo żarcia będę potrzebował. Więc to. Zdecydowanie. Wolałbym to, bo to jest plus 3 do uzupełniania armii, ale farmy dużo więcej jedzenia dają. Dobra, mam plus 10, jest spoko i zaraz sobie będziemy też rozbudowywać miasto. Możemy coś dowerbować, możemy dowerbować to i to. Dobra, akurat nam starczyło kasy. Na Batea właśnie, gramy na Bateą. Czyli taka frakcja pustynne. Królestwo umiejscowione pomiędzy Jerozolimą a Dumatu, od północy graniczące z Seleucydami. No i właśnie z Seleucydami będziemy prowadzić wojnę. Siema, Cooper. Sabotaż. Niecenie pokoju w Petrze. O kurde, minus 23. Dobrze, że budujemy zatem armię. Dobra, ja sobie tylko coś tu rzucę okiem, okej. Okay. O, w ogóle, jak się was tu tutaj dużo pojawiło, ekstra, cieszę się.
subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli wam się podoba. No i dobra, zajmujemy Palmyrę. Zobaczymy tylko, co jest tutaj. W duże. Nie będziemy tutaj jechać w celu cudów ostro. Tu są już mediowie. Dobra. Palmyra, pyk. To z automatu chyba, nie? No bez przesady. Panowie. 92%. Pyk. Na pewno jakąś dzisiaj dużą bitwę stoczymy. Okej. Okej, zdobyć pieniądze. No i właśnie. Wydaje mi się, że weźmy sobie chociaż 855, to jest bardzo mało. Zajmijmy to i poburzymy te budynki, które tutaj są. I tak będziemy mieli z tego kasę. Właśnie. To, pyk. I tego nie będziemy przebudowywać na razie. No, drzewko. O, to chcę. Stratega. Dobra. Najemników, jakie mam dostępnych? O kurde. Fajny. Frakcyjny najemnik. Najemna jazda arabska. O, to jest coś, co by można było tu zastąpić. Słuchajcie. To jest coś, co by się przydało. A ty, co możesz zwerbować? No jest to właśnie to. Dobra, ale na razie nie będziemy tego ruszać. Jeden frakcyjny, niech to sobie zostawmy. Okej. Okay. Kedarowie coś tutaj się zbroją. Okej, okay, my też mamy tu już jakąś armię. Okej, okay, nic na razie nie możemy zbudować. Nic nie robimy. I dobra, mamy już pierwsze zdobyte miasto. I kończymy turę. Otruwanie. Ja zazwyczaj szedłem, powiem ci Wojciech, w wzniecenie niepokojów, bo to jest bardzo skuteczny. Znaczy bardzo tu dużo daje. Na trzy tury. O, proszę, już się jakaś armia pojawiła. Dawaj słonie do armii. Nie wiem, czy mnie stać jeszcze na te słonie, zaraz zobaczymy. I no oczywiście otruwanie to w sensie mówisz. Musisz mi podpowiedzieć, które, bo jeżeli to jest dla armii otruwanie, no to też jest fajne. Dołączenie do wojny przeciw. Kto mnie tu zagaduje? Kedarowie. Przeciw Sagartia. Niegodni zaufania, defensywni. No dobra. Ale może byście nam zapłacili za to, panowie, coś. To tak darmo to. My lord would have me propose a treaty between us. I will go further. Sojusz wojskowy? Nie. Nie. Sojusz wojskowy to nie. Defensywny? Tak, w takim przypadku to już mnie nie interesuje wojskowy teraz. Okej, okay, mamy logistykę osiągniętą. Jeźdźcy pustyni, super. No i dobra, zobaczmy, co my tu możemy teraz dalej zbudować. Kanał, super. No właśnie. Oporników. No zobaczmy tych toporników. Ale ja bym chciał taki budynek mieć w Petrze, kurde. Dobra. No i tu za 600 chyba to przerobimy. Muszę coś tutaj zrobić. Co tu jest najtańszego? Stanowisko kurierskie. Bo jak tego nie zrobię, to będą mi się tu zżarcie zżerać. I to też muszę przebudować. Dobra. Tutaj gdzieś szła armia. Gdzie ta armia była? Tu idzie na Dumatu. No to spora armia jest. Chociaż nie wiem, czy na Durę nie lepiej by było przyatakować. Ale dobra, zobaczmy, jak tu wygląda ta prowincja. Palmyra, Tyros, Dura.
Ja bym chciał, najbardziej bym chciał, żeby Seleucydzi zdobyli Jerozolimę. Więc może sobie na razie tutaj to odpuśćmy. Ty już się ruszyłeś na maksa? Ruszyłeś się. Dobra, to idziemy na Durę teraz. Dobra. Uzupełniamy jednostki, uzupełniamy. Dobra, jaka nas tutaj muszę dowerbować? Bo na pewno coś tu zaraz do nas przyjdzie. Coś czuję, że to Adamantu zostanie zniszczone. Szybko. Rolnictwa przychody. Nie spieszę, no. Te słonie. Mówicie. Może byłoby dobrym pomysłem. Poligon, sadofon, plus 5 do morale. To by było fajne, kurczę. Te nasze oddziały to są naprawdę papierowe. A tu co będziemy mieli? 56 zarabiamy. To nie jest tak źle. A to rolnictwo to nam dużo nie da. Ilość zbożowy. Biblioteka. To fajne. To oczywiście też. Dochody. Dobra. Nie jest tak źle. Plus 5 do morale damy. Lądowych. Dobrze patrzę. Do wszystkich oddziałów lądowych. Ale to jest 5%. A nie 5. To nie tak dużo znowu. Hodowca koni. Handlarz zwierzętami. Byśmy mieli... Nie wiem, czy handlarz zwierzętami nam da... Słonie nasze? Czekajcie, czy gdzieś tu jest drzewko, jak to... Chyba gdzieś to dowodowali, czy mi się wydaje? Och, Jezus Maria. Wyszedłem, dobra, zobaczę sobie szybko... Topornicy są do kitu, mówisz? No, otruwać armię i garnizony. Spoko, dobra. To pójdziemy w ten... dobra. Patrzę tutaj na jednostki. Na Batea. Dostępni najemnicy, szczepnicy, łucznicy arabscy. Wydzielenie główna kampania. Ach, działa ta help jak... Nie powiem co. Dobra, weźmy... Kurde, nie wiem, czy ja chcę iść, ale zobaczymy tego handlarza zwierzętami. Stadnina zwierząt egzotycznych. Tajnie jazdy z tego kwatery piechoty. Dobra, pójdziemy w to. I tu będzie chyba utrzymania najemników, kosztów... Dobra. Okej. Jest spoko. Możemy jeszcze dowerbować, wydaje mi się, tutaj. Tych włóczni trochę zwerbujmy. Jeszcze dwa oddziały. Jeden oddział procarzy, okej. A dlaczego są ci słabi, są ci topornicy? No przybicie pancerza mają topornicy, nie są tacy źli, mi się wydaje. No jeżeli mają szczepy, to mogą być dobrą piechotą. Siema Filifil. No to widzę nasz kaście oglądasz, fajnie. Pakt o nieagresji Garahea. A nie mamy z nimi? No dobra, płacą, to bierzemy. Niech będzie. Maskat, pakt o nieagresji. Okej, może być. Nie interesują mnie na razie. Aha, idzie tutaj coś do nich, widzicie? Apophis mnie zagaduje. Tak, aha, ale to na Steamie. Używaj mniej kolorów. Minus 2 za wszystkie regiony, minus 2 do porządku publicznego. Minus 5 do wysokości przychodów, minus 3 do czasu budowy. Plus 1 do czasu budowy wszystkie regiony. Dobra, to weźmiemy sobie, bo ja się tutaj nie śpieszę, powiem szczerze. Dobra, Petra już na drugim poziomie. Hegera. Mamy 12, żarcie. Dobra, możemy Hegera rozbudować. Lachetcy szermierze będą. Gwardia pałacowa. Ludzie plemienni.
Poborowi harcownicy, poborowi harcownicy, ludzie plemienni, gwardia pałacowa, jeden, szlachetczy żołnierze, jeden. Poborowi włócznicy, szlachetczy, no to to mi się podoba bardziej. Więc może plus 2 do ładu publicznego, dobrze. To to. No i atakujemy sobie Durę. Podejdźmy tutaj do niej blisko. Bo żeby tu się nie nadziać, że coś tu pod nią stoi. No nie ma tu żadnej armii, kurde? Eleucydów? Dobra, zajmujemy Durę. Okupacja. Okej. Dobra, i to sobie możemy przebudować. To sobie nie możemy na razie przebudować, bo nie mam pieniędzy. Dobra. Awansik mamy naszej armii. My wyłucznie. Plus 6 do morale wszystkich oddziałów, które walczą z produkującymi armami. Ciekawe. To raczej nie. I tu plus zasięg jako... O tak. Dobra. Dobra. No i tu pewnie zaraz będziemy mieli jakieś bunty. No i co? Możemy jeszcze coś, już nic nie możemy zwerbować. Dobra, koniec dury. Od pleców mogą. Saba może chyba tylko coś tu zdziały. No tak, Wojciech, tak, tak działa. Więc topornicy są dobrzy na dobrą, na zwykłą piechotę. Dobra, rozbili tę armię i nie przyjęli Adomatu. Ale ta armia teraz ubita mocno. Sabotaż, peryzycja niepokojów. No dobra. Syria nieuchronny bunt. Zwiększenie rangi, rozpal i okaż szarańcza. Na terenie prowincji pojawia się niszczycielska szarańca. Zdaje się, że kieruje się na stronę twoich upraw. Co z tym zrobimy? Zły wybór może doprowadzić do końskich głodu. Okadźmy teren. Zobaczymy, co doda. Dobra. Kiedy tu będzie rozwój? Mamy jeden na razie. Och, to długo to potrwa. Dobra. O, fuck. Patrzcie, patrzcie. Już coś tu przegapiłem. Już coś tu przegapiłem, dobra. Wracamy szybko z powrotem. O, i tu jest też armia. Teraz tak, żeby się nie nadziać. To pójdziemy przez Adomatu w takim razie. Tu mamy chyba dostęp wojskowy z nimi. Z kadarami. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would. Before your own heart tak. Fires. Tak, mamy, dobra. Tutaj to trochę za daleko, ale jak pójdziemy tak, to możemy zburzyć. Bo ja to na razie zostawiam. O, tak zrobimy. I pójdziemy tak. Dobra, tu jest jakaś armia, ale ta nasza armia tutaj jeszcze jak zwerbujemy najemników, to powinniśmy sobie z tym poradzić. Na razie niech sobie łażą tu po tym naszym terenie. A tu sobie potrenujemy naszego wysłannika. A, zaraz, zaraz, bo mam tutaj awansik. Co ty tu masz? Przysłyszymy wszystkich. O, to trzeba go dołączyć do armii. Zabójstwo, trucizna. Zatrucie powiantu pewnie miałeś na myśli. Zatrucie ze studni. Mhm. Plus 5 do szansy uniknięcia. Dobra, weźmy to. Tyk. Dobra, 50% to.
udało się przeprowadzić sabotaż. Bardzo dobrze, okej. Okay. Słonie mają, kurde, dwa oddziały słoni. Słoni. Spora armia. Będzie ciężko. Patrzę, co mi to da. Dobra, kasę potrzebujemy, więc ok, rozbudowujemy to i następna tura. Czy kiedy całą mapę zdobyłem, powiem wam, że nie miałem siły i ochoty aż tak dłużej, żeby tłuc całą mapę. Zanudziłbym się pod koniec. Ok, bo teraz mamy szansę Aduma to odbić. Dobra. To nawet fajnie, że buntownicy to przejęli. Okej. Okay. Federami, umowa handlowa, szarańcza, dobra. Kurde, nie dojdziemy tu, to jest trochę słabe, ale tu się Seleucydzi wycofali, więc dobrze. Dobra, podchodzimy tu. No to zasadzkę zrobimy w takim razie. A zasadzka też jest 50%. Tak, dobra. No to tak robimy. Okej. I tu sobie dowerbujmy. O właśnie, mamy już toporników. Nabatejscy szermierze. Fajnie, bo nie drodzy. Mhm. No, ci topornicy mają fajne morale, widzę. Siła ciosu trochę mała. A co oni tu mają? Odpieranie szarż. Ekspert. Pustynni pikinierzy. Fajnie, że bardzo tani. Obrona 51. Szarż 20-24. No, na pewno tych nabatyjskich toporników zwerbuję trochę, bo są mi potrzebni, znaczy muszę mieć jednostki, które mają wysokie morale. I tych pikinierów też by się trochę przydało na te słonie. Dobra. Okej, okay. Tutaj się poprzerzucamy zaraz tymi jednostkami. Chyba, że mogę... Przepraszam. Nie, żadnych z tych jednostek to nie chcę. Dobra. Jedziemy. Misje dyplomatyczne do sąsiednich państw. Dobra. Nigdy nie wysyłałem misji dyplomatycznych, ale to pewnie chodzi ci o... Zaraz zobaczymy. Ale to się robi w tym dziale dyplomatycznym frakcji i tam się... No, trzymanie miast. Tak? O. Dobra, no to patrzymy. Egipt na przykład, bym chciał Jerozolimę. Tylko gdzie się tę misję wysyła? My jesteśmy satrapią? A oni mają satrapię. Dobra. To jest dobrze. Nie chcę. Gdzie się wysyła te misje? Filifil, gdzie to się wysyła? Tutaj? Organizuj ucztę. Polityk to jest. Usłyszysz z każdej akcji. O!
Wyślij dyplomata. Pewnie o to ci chodzi, tak? No to wyślijmy ją. No. Dobra. 5% do pancerza. No dobra. Okej, okay, to mamy misję. Tak. Musisz swojego generała wysłać. Dobra, wysłałem. Okej. Okay. No, to jakaś burza piaskowa. Okej. Okay. Okay, przyjęliśmy sobie to miasto. Teraz pewnie będziemy mogli... Nie, nawet nie możemy Kaderyjczyków... Kadery wyzwolić, a to ciekawe. Dobra, ci się wycofali. To była mała armia. Dobra, i tu sobie zrobimy żarcie oczywiście. A zobaczymy, co jest tu. A jakbyśmy nakłonili Eglib, żeby... dołącz... Nie, mają wojnę z Seleucydami, więc luz. Coś obronny, dostęp wojskowy, dobra. Dobra. Teraz tutaj jeszcze sobie dowerbujemy jednych toporników. Pyk. No i nie mam więcej kasy na pikinierów jeszcze, kurde, szkoda. Dobra. Dobra, i co dalej? Technologię, jaką robimy? 3 armii. Prędkości bowe i statkowe takie. Morskie, dobra. Trzeba pójść trochę też w ekonomię. Ok, jedziemy dalej. No koło 12 zagram w Rainbowa, Kacper. Jak kończę streama. Tak zazwyczaj do 12 robię streama. Że zaraz po tym od razu możemy sobie pyknąć. Partyjkę. Okej, idą armie, dobra. Super, nasz szpieg tutaj przechwycił. Dobra, a które jest? Intryga polityczna, że... Wyprowadzać ciężko, kadra... Kara do morale oddziału. O Jezu. W ogóle save'a bym tu zrobił, nie? Jak się coś nie potoczy po naszej myśli, to będzie kiepsko, dobra. Okej. Okay. I teraz lecimy do Petry. Super. I tu sobie przerzucajmy oddziały. No i właśnie. I teraz tak, 4 oddziały toporników bierzemy tu. A tu... 4 oddziały pustynnych wojowników. Zostawiamy. I chyba bym zwerbował tą jazdę, ale nie wiem, czy mnie stać. Albo słonie. Aha, jeszcze chciałem pikinierów mieć tu. 2 oddziały pikinierów. No i co tu zrobić? Może jednego oddziału procarzy bym się pozbył. I tych 2 oddziałów wojowników z toporami. To bym tam pikinierów, a gdybym wziął albo jazdę, albo słonia. O tak. ...230 na turę. No stać mnie, żeby taką jazdę. Zjazd do walki z Warciu. ...238... Dobra, i ty się przerzuć tu. Tu ile tych... Dobra.
I tu, o Jezus Maria, zabraknie mi do jednego oddziału. Tak. Tych też by się przydało mieć. No ale procarze na początku będą bardzo mocni. Zaraz, zróbmy to inaczej. Zróbmy to tak. Na razie... Ale co, już ty nie przejdziesz tu? Kurde. Wymieńcie się jeszcze raz. Ach, dobra, nie masz już zasięgu. Okej, trudno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, zlikwidujmy ten oddział, bo ja tu chcę mieć szybko to dwa oddziały pikinierów. Okej. Dobra. Dobra, tu się rozbudowywuje, tu na mnie atakują. Koniec tury. Kondominia. Ale dobre to było. Czy... tutaj Wojtek, który... Słuchaj, Asia. Wojtek, który na czacie ogląda, jak gram, zadał mi pytanie na Steamie. Na streamie. Czy inwestuje w kryptowaluty oraz hotelarskie kondominia? Nie inwestuje ani w jedno, ani w drugie. Jakie pytanie, ni z gruchy, ni z pietruchy. Screen z Romki z otrzymanym miastem. O, super. Dyplomata, jak za trzecim razem go wysłałem, to otrzymałem miasto. Super. Dobra. To dzięki za poradę. To już obronny Egipt. No dobra. Niech będzie. Na razie nic nie robicie. Okej, odbiją sobie palmyry. Okej. Słonie, kurde, będą z tymi słoniami problemy. To na pewno. Robimy automat, bo tu nic nie ugramy. O, proszę. No to się nadziałem trochę. Ale mnie zaskoczył to. No dobra. Nic nie poradzimy. Czyżby koniec kampanii? W kryptowaluty? No masz, bitwę Kacper. Czy w kryptowaluty już powinienem inwestować? Może w hotelarskie kondominia to być może, ale kryptowaluty... No nie wiem. Sporo moich znajomych inwestuje. No tak, chwili opóźnienie jest tak około 30 sekund. No. Dobra. Coś czuję, że przerąbiemy ostro tą bitwę. Dobra, poczekajcie, zapauzuję sobie. Atakuje mnie z jednej strony, chyba z jednej. Dobra, to już ustawmy taki szyk. Jazdą ciśniemy. Co? Z pikami lekka jazda. Górale. No, te słonie to będzie problem. Najemna jazda perska. I to najemna jazda perska będzie też dużym problemem. Dobra, spróbujmy pogonić to. Generałem na razie się cofnijmy. Czyli tak, z tego robimy pierwszą linię. Okej. Okay. Tego zrobimy. Dobrze. Topornicy mają oszczepy, więc super. I tu już robimy ostrzał. Wielbłądy na razie sobie wycofajmy, bo będą nam potrzebne na te słonie. Dobra, jeszcze możemy... Też nie, na razie w odpowiednim momencie to przestawimy. Dobra. I jedziemy. Zobaczmy sobie jeszcze... Zobaczmy sobie, jak wyglądają jednostki. No, ci wyglądają spoko. Nebytańscy. Gwardia pałacowa. Ci tobornicy.
Też spoko, jak ninja kunda. No i włócznicy to podejrzewam, że po prostu maciarze, tak jest. Jest jeźdźcy pustyni. No fajnie. Dobra. Wielbłądy to już znamy. Dobra, spróbujmy to szybko tu pogonić. Dążysz? Chociaż troszeczkę. Dobra, i wycofuj się. Atakuj, atakuj! Dobra, i wycofać się jazdą. Urzesz! Urzesz! Dobra, tu oszczepami. Dobra. Generał, spoko. Dobra. Okej, nie jest źle. Tam trzeba się wycofać. Dobra. Ładnie tu jeden oddział pogoniliśmy. Dobra, ostrzeliwujmy to. Zabijać te słonie. Kurde, to drugi oddział. Obrzucać je oszczepami, dobrze. I jeszcze raz. Dobra, trzeba tu zmienić cel na te słonie, bo już nam tutaj... U Jezus Maria! Dobra, szarża. Jeszcze raz, jeszcze raz. Cholera, no! Te słonie. Dobra. Ten oddział zabity. Dobra, ale słonie przynajmniej nadchudziliśmy jeszcze jazdę. Generała, żeby nie stracić. Dobra, teraz ten. Czemu wy się tu boicie? Nie bójcie się. Jak się trzymają? No i generała straciliśmy. Kurde, niedobrze. Tą jazdę trzeba wystrzeliwać. Dobra, ogniste posiłki. Dobra, wycinamy już. Dobra, zabiliśmy dwóch generałów. Jeszcze jazdę musimy natłuc. Teraz już nam nie są potrzebne ogniste posiłki. No i już to nam uciekają oddziały, niestety. Kurde, znowu bitwę przerąbałem. Ale mnie zaskoczył, kubaniec. Dobra, uspokoili się trochę. Wycofać się, łapać jazdę. Narąbać jak najwięcej się da. Jeszcze macie sporo amunicji. Jazdę trzeba zabić. Tu się rozproszyć. Coś mnie tu ostrzeliwuje. Co tu jest? Oszczepnicy mnie ostrzeliwują. Procarze tam są, dobra. Tu uciekamy. Tu jeszcze wielbłądy mają amunicję, dobra. No, raczej już tego nie wygram, ale chcę tu jak zabić jak najwięcej jednostek. No i dobrze, że te słonie się udało utłuc. Dobra, może bym tu wjechał tymi wielbłądami i tych procarzy utłuk. My lord, my lord. Ready.
na przykład. Kurde, obrzucali mnie. O, właśnie, tak? Dobrze, tych ostrzeliwać. Dobrze, bardzo ładnie. Dolać. Dobra, ten oddział zniszczony. Dobra, i tych oszczepników teraz. I wy w to walicie. I coś czuję, że tu zaraz jazda mi przyjedzie. No, tu się ustawił. Ciekawe. To też zniszczymy. No! Dobra, oddziały trochę mi się ustabilizowały. Nie marnujecie amunicji na to. Dobra, ten oddział zniszczony. I co tu jedzie? Jakoś piechota tu jest. No strzelać! Dobra, super. Dobra, tu też pokonani, ładnie. Już nie marnujcie amunicji na to. Co tu jest? Agema konna. Velos tu jest. No to też niedobrze. Nie chwiejcie się. Dobra, na tego Velosa dajmy tych łuczników konnych. Łuczników konnych. No. Link ze screenem, żeby nie było, żeście mnie słyszy. No, prześlij. Znaczy, wiesz, no wierzę ci, no, w sumie. Dlaczego miałbym ci nie wierzyć? No, strzelaj! Boże, jak oni się zastanawiają. Król niestety padł nam. Dobra, teraz rozstrzeliwują ładnie ten oddział. Zostawmy bliżej. Chwieją. Teraz ich możemy zaatakować. Jesteś tu, generale? Gdzie oni lezą w ogóle? Dobra, jedziemy tego. Chyba coś tu się komputerowi pokićkało. Dobra, uciekli. Stawiamy się. No zniszczymy co się da, no. Może jakąś dużo amunicji mamy. Że jakbym generała zabił, coś by z tego było. Ale te włócznie to mi są potrzebne. Bo ten generał jak we mnie wjedzie, to będzie krótka piłka. No właśnie, jest szybszy też niż wielbłądy. Dlatego mnie to dogania. Ci włócznicy mi uciekli. No dobra, chociażbyśmy salwę oddali w kierunku tego gościa. Trochę przyspieszmy to. Coś tu komputer ewidentnie, jak widzicie, kombinuje. Daje się rąbać procarzom.
Belos to nie wiem, czy nie jest władca. Jak mi tu zaszarżuje, to rozwali mi wszystkich tych procarzy. Coś mi się wydaje, że AI komputera w trakcie... O, już teraz zaatakował. W trakcie zasadzek jest trochę zrypane. Już nie uciekaj, nie uciekajcie, atakujcie. No. Ostrzał, ostrzał. A, teraz uciekają. Kurde. No dobra, to już koniec. No. Straty 1400 i nabiliśmy 1000. No słonie mnie to troszeczkę, chociaż ten jeden oddział dużo nie zabił. No, przewaga liczebna. Trochę mnie. Tak, i tutaj też tak jest, że oddziały wielbłądów powodują przestrach u oddziałów konnych i szybciej się mają. Łamią, Wojciech. Także to jest fajnie zrobione w rąku. No i ten mnie nie wspierał, bo ja tu rekrutuję tych pikinierów, kurde. No dobra, przegraliśmy, ale zaraz zniszczymy tą armię, więc może to i nie tak źle. Zobaczymy tylko, czy straciłem dużo toporników. Dobra. Śmierć o, fuck. Super, straciliśmy króla. No w sumie był na pierwszym. O, właśnie, patrzcie. I to jest coś, co jest zdecydowanie lepiej wziąć. Premia do szarży 38. No. I weźmiemy sobie rydwany z kosami. Stronnicy heleńscy, stronnicy heleńscy. Ten, o! I weźmiemy sobie farach. No. No, to ja rozumiem. Adman Avatar. Dobra. Save'niemy i teraz sobie stoczymy porządną bitwę. Dobra. Co tam piszecie? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Dwa oddziały toporników zostały. Super. Ty idziesz tu. A ty tu i robimy wielką bitwę. Ach, dobra, chcę, żeby ta fara atakowała, bo ona może zdobędzie doświadczenie trochę. Znaczy, nie żeby zaatakowała, tylko. Okay. I tak, brała udział w bitwie. Dobra. No i teraz. Kurde, ten się też tutaj zrobił. Ale mam dużo procarzy. Spoko. Dobra. Nie, nie chcemy mgły. Nie chcemy mgły. Nie chcemy mgły. Okej, okay, super. No i dobrze. To sobie zrobimy tak. No, te słonie to się mogą po tych oddziałach przejechać. Nie powiem. Tak. Dobra. Dobra. Tak. No i powiem wam, że ten modzik, który go używam w gniewu Sparcie, Sparty, no to fajne jest, że te deployment zones są bliżej siebie. Teraz będę tu godzinę lazł.
Dobra, tylko te oddziały mogą mi się przydać w razie czego, bo mają oszczepy, ale te wielbłądy też i ci procarze też. Dobra. Reszta to mi się nie przyda, nawet nie ma sensu leść. Tam. Może jakieś odwody tu w krzaczorach schowamy, dobra. Jedziemy, jedziemy. A jak wyglądają ci pikinierzy? Szmaciarze z pikami, no tak. Dwa oddziały jazdy straciłem. To niedobrze. Ale ta jazda nie była jakaś najmocniejsza. No i teraz będę lazł tu do niego 3 godziny, no. Szukajmy te krzaczory tu. No, super rydwany to są. Kosami. Spoko. Spoko. Dobra, czekam jeszcze na łuki. Dobra. Nie ma tu jakichś obronnych? Nie ma. Co to mi leci w tle? A, muzyka z Total War'a, dobra. Romka. Palimy słonie, uda się. Albo jazdę zniszczymy. No, zaraz się zacznie ostrzał. Ucznicy berscy. Flankujemy. O, pięknie tu słonie jest, jakby tu super było je ostrzelać. Dobra, tu straciliśmy oddział procarzy, ale... jeden oddział jazdy tu już robiliśmy. Dobra, i teraz zrobimy takie coś. Yeah. O, kurde, to są też piki. Fuck. Fuck! Dobra, pojedźmy na tą flankę tu. I te słonie teraz trzeba zabić. Dobra. Dobra. Dobra.
No, teraz ja się tu przejadę po was, dziady. Muszę uważać, tu są piki. No, słonie padają. Ach, pięknie. Teraz atakować to. Dobrze, ładnie przejechały rydwany. Super. O to chodziło. No. Co to mi to jakieś kurde reklamy lecą? Spaduwa. Następny filmik poleciał. Ok. Kontynuujemy, bo tu chcemy dobić wszystko. O, na przykład to. No, leci jakaś muza? Dobra, leci. No i tu zaraz dobijemy. Ile tu pani narąbała? 155. Mogło być lepiej. No ale dobra. Ta poszła łatwa. Okej, dobra. Zdecydowane zwycięstwo. No pewnie, że tak. No. Dobrze, że się w tej poprzedniej bitwie udało te słonie potłuc. Generałów pozabijać. Siema, Haxor. Wojciech proponuje zainwestować w pomysł na biznes, produkcję wycieraczek do butów, które są pod napięciem. No, nawet powiem ci, że jestem zainteresowany, bo ostatnio mi ukradziono wycieraczkę do drzwi. I to by było fajne, nie? Pod napięciem. Okej. Okay. O, widzę, że się rozkręcacie już tu, Eleo wariaty, dobra. Jeden oddział procarzy przeżył. Zabijamy oczywiście. No, fuck! No to już mi się nie podoba. Kurde. Że mój wód zginął. For you, my lord. At your command. Głupie. Oj, głupie, głupie. No. Dobra, niech będzie to. Dobra, teraz trzeba się uzupełnić. Ty na pewno wejdziesz tu. A ty tak dasz. Tych pikinierów. Okej. A ty sobie dowerbujesz tu. Te dwa to oddziały toporników. 2, 3, 4, 5. Okej. I jazdę trzeba będzie zrobić. Okej, tak kasy więcej nie mamy. Okej. No dobra, i kończymy turę. A, technologia. Plus wadów wysokości przychodów z umów handlowych. No to jest fajne, bo my pewnie na handlu teraz dużo kosimy. Handel 480, nie tak dużo. Podatki 1100. I to będzie nam też potrzebne. Dobra, pójdźmy trochę w to. Okej. Okay. Aha, jeszcze tu mam awans. Bohatera. Tutaj mamy bohatera, tak? Gdzie on jest?
tutaj, dobrze. Właśnie, to jest fajne. Manipulacja i perswazja też jest przydatna. Dobra, zobaczmy sobie to, co jest w Tyros. Bo tu chyba była też armia jakaś duża. Dobra. I kończymy turę. Skąd pomysł na Niktów? Jeszcze patrzę ten. 10 tysięcy proponuje 15% zysku. Okej. Okay. Jemka Wojtek. Skąd pomysł na Nikt? No ja jestem fanem reggae, powiem wam. Miał ksywkę Bob Marley, Tuf, tylko nie pamiętam, co tam miał. Leciało mi teraz z głowy. No i ja sobie taką przyjąłem też, tak. Nic specjalnego. Traktat pokojowy... Tyle ucytam. Aha, nie, kurde. Nie ma mowy nawet. O, patrzcie, jest, Jerozolimę przyjęli. No, i bardzo dobrze, bo ja muszę ją teraz jak najszybciej odbić i utrzymać. Dobra, będę wysyłał. No teraz jak widzisz, kurde, nie mam w ogóle żadnego stronnika mojej frakcji. Bo mi zabili króla i królową. No, muszę to zobaczyć w ogóle, jak to wygląda teraz. Nie, jest. Dobra, mam Abdiahu. Zatrudni polityków. W ogóle teraz to na razie trochę nie mam kasy, ale zaraz, tu możemy sobie... A to głupie jest, nie podoba mi się to. Raczej atakować, chociaż może atak z ukrycia, może. Może, zasadzka. Dobra. Mam 945 na turę. Mam dwie spore armie nawet. No ale będę potrzebował jazdę. I to ze dwie by mi się przydały. I to jest 400 na turę, kurde. Dobra, ale musimy odbić koniecznie Jerozolimę. To by się udało w tej turze. Weźmy tu agentem, sprawdźmy. Co się dzieje. No, coś tu jest. Coś tu jest, ale to są słabsze armie niż nasze. Gdzie zdążymy dojść? Tą armią zdążymy tu Jerozolimę oblężyć. Tak zrobimy. Okej. Urzesz. Ta armia mnie wspiera tu? A ty co taki jesteś wolny? Kurde, to muszę się stąd wycofać. Chociaż... Dlaczego tu taka słabizna? Dobra, wycofajmy się stąd. Poczekajmy turkę. Tak, niech nam się jeszcze oddziały uzupełnią. I dowerbujemy jeszcze dwa oddziały tych pikinierów. No tak. I jedną jazdę arabską. Ale to w następnej turze, bo teraz się nie opłaca. Dobra, a czy ty byś na przykład mógł tutaj tą armię... Otruć. No. Udało się przeprowadzić. Dobrze. Dobrze. Raczej nas teraz nie zaatakują. Tu są słonie, tu są hopli, chyba spiści, o ile się nie mylę. Dobra. Koniec tury. Aha, że szpieg mi załatwuje za... No tak, to już wiem, dlaczego się jest ta armia taka wolna. Czy dam moda? O, Wojciech się pyta, czy byłem na reggae festiwalu w Ostródzie. Byłem chyba z 5 razy byliśmy z żoną. Także,
Ale ostatnio nie, od momentu kiedy przenieśli go tam, nie z tego fortu wojskowego w centrum miasta, tylko tam trochę dalej, to już nie jeździm, bo trochę tam jest za daleko do łażenia. Tak to było super fajnie, jak to było w centrum. Ostrudy. Okej. Okay. No teraz chyba... No nie wiem, żeby próbować obzorza wojskowego. Udała się. Nie udało się, dobra. No i teraz myślę, że będziemy mogli zająć to miasto. Tak, dojdziemy, dojdziemy. Dobra. Tyk. Kurde, jeszcze gorzej. No, bo tu są teraz 4 armie. Zaraz, czy ja tutaj nie przyszedłem przypadkiem w trybie szybkim? Nie, dobrze. Dobrze. No i teraz już mamy szanse większe i tu sobie stoczymy bitwę o Jerozolimę. Nie wiem, czy mi się uda go zabić z moim szykiem. Mój szpieg nie ma, nie jest przetrenowany w mordowaniu. Dobra. Okej. Okay. Atakujemy. Poczekamy sobie na pikinierów. Najlepiej to by było zrobić tak. To sobie rozłączymy. Rozwiąż tak. Tych damy tu. Tych damy tu, a tu będą w środku piki. To będzie dwójka. To oczywiście będzie trójka procarze. No i mamy mało jazdy. Kurde, ale trochę mi szkoda tej królowej. Jak się ustawił skubaniec daleko. Dobra, wchodzą posiłki. Gdzie są te piki? Teraz to będzie tu. Mhm. Tak. Tak. Tak, to ma być skrajnie tu. To ma być tu. Wy macie być tu i wy macie być tu. I to będzie... Oj. Jedynka. Ok, jedyneczka, dwójeczka. Ty, wszyscy protarze, to będzie trójka. Ok, dobra. I piechota, czwórka. A ci jeszcze? Aha, a dobra, do jedynki. Trochę widzę, że już się przemieszali, super. No dobra, nieważne. To nie jest takie ważne. Dobra. I to będzie druga linia. Dobra. Armia ustawiona. Idziemy. Dobra, niech armia idzie. Muszę coś zobaczyć, czy córka płacze. Dobra. Śpieszmy trochę. O, tak się ustawia. Jazda na flance. No tak. Ciekawe formacje. Chyba posiłki. No, może coś zupgrade'owali, wiecie, AI.
I tak się zachowuje. Posiłki po prostu przyłożą w to miejsce i stoją. Może zrypali AI. No, tak. Jak polecam, Wojciech, nie wiem, czy grałeś tego moda na tak jak na kampanię Persją, tylko Cyrusem. Bardzo fajny modzik jest u mnie na kanale, słuchaj, kampania z tego, także polecam. Naprawdę bardzo fajna. Fajnie przygotowany, rozbudowany modzik. Dobra, teraz procarzy sobie dajmy naprzód. I już niech ostrzeliwują. A piki mają włączone piki. Mają włączone piki. Dobra, to że z całą armią sobie podejdźmy trochę. Jest jazda? To jest Belos? A nie, to ja wolę mieć tą jazdę na tej flance. Takie błądy. Dobra, ruszył do ataku. No, strzeliwać. Dobra, zdążą uciec, super. Trochę spora tej jazdy. To mnie niepokoi. No, ale piękna szarża. Sporo jest pik. Dobra. Tą jazdę muszę tu na flance wytłuc i będzie spoko. Tu protarzami strzelajcie w to. No, tu się piki nie łamią. Dobra, tu generał ładnie tą jazdę rozbija. O. Dobra, to trzeba zaatakować. I tutaj też. Tak, dobra. O, uciekła ta jazda, kurde, muszę uważać, bo ta jazda jest w stanie zniszczyć tego generała. U, kurde. Przedzierają się tu słonie. Dobra, ale tu już flankę mam wyczyszczoną. No i teraz te słonie tu trzeba. Okej, okay, tu jazda już jest zniszczona. To trzeba ostrzeliwać, panowie. Dobra, teraz się przejedziemy po procarzach tu. Gdzie jest generał? Tu jest generał, dobra.
Dobra, słonie zabite. Teraz kurde stracę generała, coś czuję następnie. Jedziesz, jedziesz! Dobra, 300. No, teraz się przejedziemy tu. Po tym towarzystwie. Dobra, niestety rydwany się zatrzymują, a nie mogą stać. Więc trzeba je tu odpalić. No. I armia wroga w rozsypce. 700 narąbanych. Jeszcze, kosimy wszystko. Nic nie może uciec. No, trochę było nerwowo w tym, jak się tu w środku. No, Kiszowie, siema. Śmierć ze Seleutydą. Krwi i war wrogu. Super. Tak, ja też lubię czasem pograć. Jest tam silna jazda. Trudna jest ta kampania, także też... Początek jest ciężki. Bo tam się wojnę prowadzi od samego początku z media, właśnie. No kurde, czemu mi tu strzelasz? Zabijasz mi generała! Kurde, i zaraz znowu się okaże, że straciłem generała. Cholera jasna. Generał 1000 narąbał. Ale mieliśmy przewagę liczebną dużą. No, jest głupi, niestety, a jest bardzo słaba. No, ale tam z taką ilością pik nawet sobie poradził, no. Tam był taki moment, że jakbym się przełamał środkiem i tymi słoniami zaatakował szybciej jazdą procarzy, no to miałby duże szanse, żeby coś tam natłuc. Media versus PiS, dobra. Zwiększenie ranki, dobra. Okej, nie straciliśmy wodza, więc dobrze. No i super. I mamy prowincję. I o to chodziło. I teraz oczywiście sobie weźmiemy ten, plus 4 do żywności i plus 4 do ładu publicznego. Okej, nie mamy strat. Tu sobie oddamy tych pikinierów. I reszta tu zostaje. Dobra. No i tu mogę sobie zwerbować jedną jazdę. Dobra. A mam w Jerozolimie. O, masz. Teraz przez tą jazdę nie starczyło pieniędzy na to. Pośpieszyłem się trochę. Cholera jasna. Niedobrze. Bazar z przyprawami, to mnie, czy mnie to właśnie interesuje to? No mam już chyba to. Minus do ładu publicznego, plus 6 do żywności. Dobra, nic już tu nie zrobimy, a nie no, tą technologię to musimy się tu zastanowić, a tu co? Rozwój, dobra. To sobie zrobimy teraz. Aha, awans mamy. Król, dobra. Też polityka trzeba zatrudnić.
i wysłać go, tak jak to nam Filifil podpowiada. Isis versus Assad. No, dobrze. Tylos, idziemy, cały czas tak ciśniemy. W ogóle już Palmyrę zajęliśmy wcześniej i Durę, ale musieliśmy się wycofać, bo media szły od strony Kedarów zniszczyli. Także tutaj to już to miasto mieliśmy zajęte. No właśnie. Czy my nie damy rady tego wygrać? Trochę cesarz mierze, gwardia pałacowa. Carze, to prawda. A spróbowałbym tą bitwę zagrać. W mieście może być szansa. Jakby ostrzelać falangitów, to potem tak naprawdę nic nie zostanie. Co będzie w stanie zabić tutaj mojego generała. Dobra. No i to jest dobre miejsce do obrony całkiem. Spears. Ludzie plemienni, jak wyglądają. Aha, krótkie piżamy. A, piżamy bez gaci. Okej. Okay. Czy mają dużo strzał na minutę? Ulepsi. Dobra, zobaczymy skąd przyjdą. Tamtąd. Trzeba szybko zabić jazdę. A najlepiej falangitów szybko zabić. No. Idą. O Jezus! No właśnie. No i to szybko padnie. Tylko się rozproszcie trochę. Nie spodziewałem się tej jazdy z tej strony. Dobra, mamy ją z głowy. Amunicji mamy jeszcze sporo, więc dobrze. Gdzie on w ogóle idzie? Okej. Okay. Zniszczona jazda jedna. Druga jest chyba tu jedzie. Dobra, dobra. Teraz też szybko powinniśmy ich. Niszczyć. No właśnie. Dobra. Tu. Gdzie oni idą? Tu idzie oddział? Aha. Procarzy. Dobra. Dwa oddziały procarzy. I tu idzie. Łucznicy ze wschodu. Zabić to! Dobra, łuczników ze wschodu to zabijemy tym. Tu są. Jeszcze się nie uporaliście z tym. Dobra, to wy tą jazdą się zajmijcie. A wy już... O, coś czuję, że te procarze mnie zabiją. Zabić generała. Dobra, bardzo ładnie. Spróbujcie to. Już nie wiem, wy macie dużo ammo. Tak się ustawcie. Dobra.
Bardzo ładnie. Tu jest jeszcze jeden oddział procarzy, niedobrze. Trzeba szybko tego generała zabić. No właśnie, ten oddział zabity. Ammo się kończy. Dobra, łamie się generał. Ale nasz generał też się łamie. Trzeba się schować tymi oddziałami. Te nasze oddziały to nawet w walce powinny sobie poradzić. Dobra, generał zabity. Tu się chowamy. A tu się tą gwardią chowamy tu. Dobra, niech się wystrzelają za Mo. I powinniśmy wygrać tą bitwę. Dobra, i oni teraz tu lezą. Jakbym się tu gdzieś wcisnął, wróg. Może nie będzie miał zasięgu. Niech im się skończą amunicje. Może ich złapiemy, ale wątpię. No i tak będziemy się uganiać za nimi. Ale tych może się uda złapać. O, udało się. Piżamy na piżamy. Zobaczymy, którzy będą lepsi. Przegrywają moje oddziały. Ten oddział się wycofał. No, obawiam się, że nic z tego nie będzie. Może wytrzymają ten ostrzał. I... Tu się schowam tu. Zaraz mi zabiją tego generała, to i tak. Wróżty się szykują na niego. No. No nie, nie strzelają. Ty chyba strzelają. No ta gwardia ma szansę moim zdaniem tę protę zabić. Słone tarczami. No niestety. Kurde, no szkoda. Bo narąbaliśmy tu sporo. No ale procarzy nas rozbili. Bez litości, no. Siema Kacper z powrotem.
Niech żyje Nabatea. Rozczłonkować, nie brać jeńców. Bić, zabić. Legalizować. Dobra. Fajne macie te teksty. Dobra, Dumatu to się na mnie przyjmuje. I tak bym je stracił, bo tu idzie jeszcze większa armia. Fajnie, że się udało trochę pozabijać. Dobra, ważne, że mamy Jerozolimę zdobytą. 18 jednostek, dobra. Idziemy tu. Nie, nie, idź tak. No właśnie. Dobra. I tu chyba zrobimy to. I tak. O. Dobra. Ja bym zdołał ją zabić. Chyba bym wolał pójść na Tyros. I już tutaj coś pograbić, pomordować, pozabijać. Bo widzicie, że tu nic nie broni Tyros, bo my tu rozbiliśmy ładnie armię. Dobra. Staniemy sobie tu. Zresztą najemnicy, trzeba im... Nie płacimy im za to, żeby oni sobie siedzieli, nie? O kurde, ale to zaraz będzie bunt. Uuu, ale to pod stolicą chyba. Masakra, kurde, trzeba było stąd jeszcze nie wychodzić. No właśnie, poczekajmy jednak. Bo ja teraz buntu nie chcę, jak mam jednostki bite. Dobra. Następna tura. Arabskie frakcje nie powinny być mieć morali. Raz mieczem, raz oszczepem selusycką hołotę. Tylko kiedy się będzie zniszczał zamiast uciekać do trupy. Ale no tak. Wrócę o podatkowana technologia. Dobra. Wielki pożar, super. Minus 10, o masz, no to teraz już na pewno będziemy mieli bunt. Super. No nie mogę się ruszyć. Dobra, zobaczmy, czy draganią możemy pohandlować. Super. Dobrze. Aksum. Welcome, friend. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasure. Kurz, jeszcze istnieje, a coś czuję, że zostanie przez to Aksum zniszczone. O proszę. O proszę. Ach kurde, tysiąc tysiaka dadzą. Generosity is astounding. Generosity. And sadly unneeded. Dobra. I will accept this in my lord's name. Jest bardzo zadowolona. Może z Persją. Nie chcą gadać, bo oni są satrapią, dobra. Też nie chcą gadać. Parachozją nie możemy pohandlować, no tak, bo tam nie mamy dostępu. Czy oni nie mają dostępu do morza? Bym dowerbował jakieś lepsze oddziały. Te piki trochę mało. Dajmy tak. Dobra. No, mamy trochę przyoszczędzonej kasy. No i teraz możemy pójść w to. To prawda, minus jeden do ładu. To teraz bardziej mi się podoba to. Dobra, zróbmy to, najwyżej to będziemy przebudowywać. Nie pracuję nad tym, tak? Mhm, to rozwój, fajnie. Dobra, weźmy teraz trochę w jednostki. No, utrzymanie, dobra, i to. Idziemy. I koniec tury.
No zawsze można wydębić ciut więcej. No właśnie, też nie rozumiem, dlaczego nie można z ręki wpisywać. Znaczy, możesz tam wpisać z ręki. A nie można wpisać. Tak, bliski. Trzeba troszeczkę bardziej mobilne armię, muszę mieć więcej jazdy. O, masz. No, fuck. A skąd ta armia się tu wzięła tak szybko? No to niedobrze. Musiał tu lecieć. Kurde, niedobrze. Bo to nasz port jest. Wiecie, co się stanie teraz z kasą u nas? Niedobrze. Ach, tędy poszli. I to jeszcze nam dwie tury zajmie. No właśnie, i tracimy. Cholera jasna. Capturing new territory would spread the cost as well as putting your troops to good use. Tak. No i tą armię przerzućmy tu. Likwiduję tych. Bo mnie nie stać na nich. O, dobra, tak. Musimy się z Jerozolimy chwilowo wycofać, bo zaraz będzie bunt. I Harmutas szybko odbić. Dobra. No niedobrze, kurde. Dobra, bunt jest mały, spoko. No widzicie, no fajnie się dzieje. Egipt, zniszcz ich. Podoba mi się, że tu szybko w Romku przelatują frakcje, bo w Warhammerze to trwa po prostu. No dobra, teraz to dobrze, żebym zniecza, bo i tak mamy zniesa niepokoju. Cicho! O, proszę. Burza piaskowa. Okoliczne tereny zostały spustoszone przez rzeczywą burzę. Kilka rodzin miało wrócić ze wschodu już parę dni temu, ale nie ma po nich śladu. Nasi ludzie tracą wiarę Bogu i nadzieję, że ujrzą jeszcze kiedyś swoje krew. No. Nie mamy kasy, więc nic nie możemy zrobić. Musimy odbić teraz koniecznie w tej turze. Armutas. Dobra. Okej. Spore straty. Dobra, wszystko wyrżnęliśmy ładnie. Coś tu mieli. Dobra. Tradycje wojskowe. Fajne są te rysunki, uwielbiam je w Romku. W ogóle w Total Warach. Zdrada. No, ze wszystkimi mam dobre stosunki, Wojciech. Media znów włączają kamery. Czy ja wiem? Już miałem od początku wojnę z Seleucydami, więc... Więc tam... ta wojna była nieunikniona. A ich... zniszczyłem im sporo armii, no i udało mi się Jerozolimę, teraz nie, moim zdaniem spoko. Zresztą ja tutaj mam... ze wszystkimi, jak widzicie, dobre stosunki. Teraz dostanę kasę za z powrotem podpisanie umów handlowych. O, jak widzicie, ze wszystkimi. Więc ja tutaj wcale nie chcę wojować. Te frakcje ciężko jest podbić wbrew pozorom, bo są duże odległości pomiędzy miastami. A tutaj zdobycie stolicy Seleucydów jest bardzo proste tak naprawdę. Tyros i potem szybko skoczyć tu. No tak jak tutaj w ciągu dwóch tur zaliśmy Parmirę, potem Durę, bez problemu. Także to ja bym wolę tutaj właśnie na północ iść i największego wroga już na samym początku utłuc. Zresztą widzieliście, że oni już są tak w dupie, że tak powiem, że już chcieli tu podpisywać pokój. Zapłata. No, to się na chapie kasy. Na podpisywanie z powrotem tych umów handlowych.
Więc nie jest tak źle. Ale nawet bardzo dobrze, że... oni... nam zajęli to miasto, bo się na chapie trochę kasę. No, zobaczyć. 10 tysięcy się na tym nachapiemy pewnie. Saba jeszcze. Saba to tutaj niezadowolona była. O, ale handlować chcą. Super. Proszę. Będą już. Już są ok. Wszystkie te plemiona tutaj są do mnie bardzo dobrze nastawione. To jest satrapia Meseleucydów. I są daleko, można olać. Libia też mnie nie interesuje. Kusz. No. Co to za wojna, no. Płaccie. 500. No i już nie mamy wojny z Kusz. Z Egiptem mamy sojusz obronny, dobrze. Tam main, tu bym chciał mieć też sojusz obronny z tymi. Nawet są już sojusz wojskowy, ale tego nie chcą. A mamy tutaj... Nie, mamy też dostęp wojskowy, pakt na nieagresji, spoko, sojusz obronny. O, nie będą chcieli, dobra. Okej. Okej. No i w sumie też Filiwil może też nie głupio, bo potem pewnie sobie spokojnie Egipt obiłeś. Wiem, już oni tu na początku byli niezadowoleni, więc spokojnie, przyjdzie i na nich czas. Dobra, teraz tą armię, nic nie możemy z nią zrobić, tylko sobie ją... Okej. To, bo tu mamy dużo procarzy i oczywiście zasięg kampanii. Dobra, teraz tą armią sobie zniszczymy tu, tych. Dobrze, że nie uciekli za daleko. Okej. Weźmy w niewolę. Zyski będziemy mieli. Dobra. Kurde, tu spora armia się zebrała. Dobra, ten ład publiczny muszę tutaj... Dobra, nic nie zniszczyli. Super. To rozbudujemy. Jerozolimy się boję rozbudowywać, bo tu zaraz przyjdzie armia, kurde, Seleucydów. Dobra, tego na razie nie rozbudowuję. Okej. Okay. Dobra. Dobra. I koniec tury. A, edykt. Tak, edykt. Oczywiście ten. No dobra, i teraz się powinien poprawić pad publiczny. Minus 54. Jezus Maria, znowu. Spoko. Będziemy pilnować Saby. Nie, nie mam wojny z Egiptem, Wojciech. Właśnie Egipt jest moim sojusznikiem i to dobrym. Z Kiuszami by mi wojował. Ale tylko walczy z Seleucydami i ich sojusznikami, czyli Media. Kurza Piaskowa, nasi kapłani zrozumieli się. Wędrowcy nie powrócili z wyprawy. Wszyscy są tak, że bogowie nie pozwolą, by powrócić do szum. Okej. Bunt, tak. Petrze, dobra. Okej. Dobra, zapisujemy. No i teraz musimy się gdzie tutaj ustawić. Tak, żeby oni tędy nie przeszli. Tu jest spora armia. Ja cię kręcę. Tu jest... O Jezus. Okej, okej. Kurde, tylko są strasznie słabo tutaj. To zbudujemy koniecznie. Ale nie chcę w tym... Niech będzie.
Wolałbym ich tutaj już jakoś pocisnąć. Ale muszę tym generałem... O Boże. Masakra. Tak to jest niestety, nie lubię w Romku strasznie tych bitew z automatu robić, no co to jest w ogóle, no. Ach. Boże, jeszcze jeden bunt będzie, no. To, zasięg ruchu i premia do szarży. I to. I teraz wejdziemy sobie za Hegry. Harcowników dużo i dużo procarzy. Spoko, procarzy też mamy dużo. Ale mi kurde na Harmuta znowu pójdzie. No to wydajmy te pieniądze. Dobra, ale tu nie ma słoni. Piechotę chyba będę miał lepszą, tylko że... Tu będzie bunt. Dobra, zobaczmy co się teraz wydarzy. Na razie się tak ustawmy. Czy zainwestowałbym w portal randkowy dla ludzi niewidomych, których... że ludzi chcesz niewidomych stworzyć? A, nie chcesz ten portal stworzyć. Chyba Krzysztof. Nie, w portal randkowy bym nie zainwestował, szczerze powiem. Fak to nie agresji Saba. No dobra, no w tej sytuacji tak. No dobrze. Dobrze, to jest nasz agent i patrzy, czy jakaś armia nie idzie z Tyros. A mogliśmy już tu Tyros zająć, no. A, wiedziałem, że ci się wycofają wieśniaki. Bunt w Hagrze, dobrze. Decyzja. Dopiero z jakiegoś rozwiązania twojego wyboru. Miejscowy bandyci proponuje, że odmówimy. Mistrz handlu. Pewna kobieta wykazała się niesłychanym talentem do handlu. Zarabiając fortunę do swojego rodu, plotka głosi, że udało jej się odkryć odległe krainy źródło rzadkich towarów. Jeśli ją nam je najmiemy, z pewnością pomoże nam zapełnić skarbiec, ale jeśli zostaniemy przy starych szlakach handlowych, często z sąsiednimi frakcjami. Ważna postać. Najmijmy. O, super, że tu blisko się ustawili. Dobra, i teraz tą armią pójdziemy na Dumatu, a tą armią szybko polecimy na Tyros, bo tu nie ma żadnej armii i powinniśmy to szybko zdobyć. O tak. Tylko, że zapomniałem o tym. Dobra, to tak zrobimy. No widzicie, kurde, tracę cały czas tylko te redwany, no to jest masakra. To nadal będzie bunt. Jezus. Dobra, wejdźmy tu. Bo i tak tu zaraz będzie bunt, więc znowu będę musiał go pokonać. No nie mogę pójść na Dumatu. Niestety. Dobra, co możemy zbudować? To nie chcę. Dobra, na trzecim poziomie mamy. Kupę kasy mamy. Dobra, koniec tury. Nie lubisz ludzi niewidomych? Nie mam nic do ludzi niewidomych. Siema Legion. Dzień dobry, dzień dobry. Krew, krew, laki, tak. Dobra, wycofali się.
Fajnie by z medią właśnie jakoś... Bo też Hegrze. Bunt w Hegrze, dobra. Mhm. Macie ci zaproponować swoje usługi poza stronicą, pojawiając większy rodzaj poziom zadowolenia. No, mamy straszne poparcie, duże. Ryzyko żadne, dobra. A tu? Dobra, mamy polityka. Tu sobie morale zwiększmy. Okej, okay, to do autoretu tu. I wyślijmy ją do Egiptu, tak? Nie. Wysłaliśmy chyba. Dobra. Masakra. Zabijmy, bo mnie to już wkurza. Ale ci... co tu jest, słuchajcie? Że ten ład publiczny nam tak spada. Cały czas jest na minusie. Bohaterowie? Jakiś nam tutaj psuje. No, pojawiła się tu armia już. Dobra, to jest na razie mała armia. Minus 20 do poru wobec okupacji. Dobra, to weźmiemy, czy... Koszt utrzymania zmniejszymy, dobra. W tej armii to konieczne. I teraz... Bohaterowie, ale to będzie przez ile tur? To, bo może trzeba... Co to za bohaterowie mać? Jeszcze jedną... Bez sens. Dobra, to tu stój. Koniec tury. No nie lubię tak statycznie być. Mhm, dobra. No Antiochia, spoko. Spoko, spoko, idziemy. Mhm. No właśnie, ona mi tu znieca niepokoje. Zaginiona karawana, wyślij grupę poszukiwawczą. Wyśleć oczywiście grupę poszukiwawczą. Poczekamy, niech ten bunt się rozwinie. O, i wtedy nam się też podbije tutaj. Dobra, to możemy rozbudować. Zobaczmy sobie, co jest teraz. Nic nie ma, dobrze. No to zajmujemy. Dobrze, pięknie. Okupacja. Dobra, oni ci uciekli na morze, dobra. I to wszystko poburzymy. Zburzyć. Słonie. Wiecie, to będzie z tymi słoniami. 660, trochę mnie nie stać na te słonie jeszcze. Poczekajmy z tym. Dobra, teraz zobaczmy, czy przypadkiem coś nie idzie z tej strony. Nie idzie, dobrze. A ci main idzie mi pomóc, czy co? Dobra. Niech się uzupełni ten rydwan. Bo jak się zbuduje to... To następne zrobimy tak. Silo zbożowy, to będą nam się te armie szybciej uzupełniać. To jest te 4 tury. Co robimy teraz?
Dobra, i tak, dobra, zmieńmy to na szybko na to, bo to jest bardziej potrzebne, bo i tak nie możemy zbudować budynku, bo nie mamy wystarczająco rozwiniętych miast. Dobra. Jak stosunki dyplomatyczne? O, z Cyprem możemy handlować. Super. Bo przestali być pod tym Egiptu. Nie, no dacie więcej chyba. No, dobra. 700 już może być. Egipt, super. Ci jeszcze wypowiedzą wojnę. Proszę, handlować, handlować ze wszystkimi dookoła. Proszę, jeszcze za kasę. No to jest satrapia Seleucynów. Saba. Dobra. Okej. Dobra, tu poczekamy turę. Niech nam się podbije ten ład publiczny i to zniszczymy w następnej turze, to wtedy tak nie będziemy mieli... Gdzie jest tylko ten... pewny agent ich? No chyba mi się wydaje, że warto by było próbować jeszcze jednego agenta. Plus 2 do ładu publicznego. Minus 3 do premii dla wszystkich oddziałów, bo to będzie najazd. Plus 3 do brzegu splądowania. Manipulacja zabójstwa, zaszlachtowanie. O, może mi się przydać taki agent. Zobaczymy, gdzieś poszukamy tego. Co tu leci w ogóle? Ładanka z YouTube'a, okej. Okay. W sensie z Romka. Dobra. Czy Rzym się rozwinie? No ciekawe. Nie zmieniłem technologii? Zmieniłem chyba. Aha, znowu się przedzierają chamy. Dobra, ale to jest jakaś mała armia. Dobra, ci trochę urośli w siłę. Teraz to zniszczymy. No właśnie. No i 6 rydwanów i 3. To jest głupie. Zabijemy. Się tak buntują. No, i teraz jest spokój, dobrze. W końcu. Teraz się ustawimy tu chyba. Tak, żeby nie mogli przejść tędy. Dobra. Super. No, na Antiochie raczej nie pójdziemy. Ale Palmirę byśmy mogli zdobyć, tylko muszę uważać, żeby kurde to mnie nie dogoniło, ale to werbuje, więc spoko. Tyros raczej odbiją. Dobra, i tu zbudujmy coś, co mało kosztuje. I to. I zdobywamy Palmyrę. I Palmyrę to chyba ograbimy. Agresywna. Dobra. Grabież. Zniszczenie. A sobie ze śladek ładu wrzucił, no to uważasz, że nie. Mhm. Dobra. Tak zrobimy. I nie zajęliśmy Palmyrę, tak?
Okej, okay. No, sporo mamy kasy. I teraz tak, ty rozumiem chciał zostawić. Aha, to jest jedna. Dobra, to tak czy się chcemy to. No to naprawmy to. I tu zróbmy. Zróbmy to na razie. A tu wyślijmy agenta. To tak jak mówicie, będziemy truć tą armię. Tu skoro musimy turę zostać. Ten jest kurde dobrym wodzem. Dobra, też utrzymanie armii. I tu mamy 18 jednostek. No i tu by było warto. Może te słonie jednak wziąć. Trzy, 238 600. Wezmę tą jazdę dwa razy. Tak. I trzeci oddział weźmiemy tu, ale to jeszcze nie teraz. Tak. Straszny powolny rozwój jest. No ale kasy mamy sporo, jak widzicie. Dobra. No właśnie, to przez 5 tur przez ten ład publiczny trzeba było siedzieć w domu. Tak to już bym Adamantir odbił, czy jak to tam jest. Główną tuf, Czarna Kompania bym nazwał. Zawsze jak grałem sobie sam, to nazywałem Czarną Kompanię, moją ulubioną armię. A Czarną Kompanię, nie wiem, czy kojarzycie książkę. Jak nie, to polecam, bardzo fajna. Zaczytywałem się i przeczytałem 3 tomy Czarnej Kompanii, jeszcze potem Imperium Grozy sobie te kolejne 3 tomy dokupiłem tego samego autora. O, super. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie do nich zasięg, żeby ich dogonić. Persja wynegocjonowano pokój z Main. Czyżby Persja się złamała? Aganu, polityk gotowy do dowodzenia. Sabotaż wojskowy. Okej, okay. Misja zakończenia powodzeniem. Skarbiec plus 7000. No dobra, słuchajcie, wchodzimy na prostą. Tworzenie armii, nowy cel. Liczby oddziałów 60. Zaginiona karawana. Minus 5 do omasz. Plus 12 do przychodów generowanych przez handel. Tak sobie. Dobra, zapiszemy. Zobaczmy, co tu się dokładnie wydarzyło. Najbardziej mnie martwi ten agent. Zapasy żywności termiami. Dobra, ale nie jest tak źle. Ale nie zdążymy dojść do tego. Kurde. To skubaniec. No i muszę teraz się teleportnąć do Petry. Chyba, że tą armią. Ale tą armią do Petry to nie zdążę dojść. Tą armią muszę uciekać do Jerozolimy. Bo tu jest co? Falangitów od cholery. Jazdy dużo. No właśnie. Dobra, uciekamy. Co? I tu szybko się trzeba uporać z tą armią. I tu muszę się przerzucić do Petry. Werbować tą jazdę. 1000 natura, super. Osłonie na falangitów mi się nie przydadzą. Dobra, i pewnie stracimy Hegrę. On wejdzie do Hegry i potem go zniszczymy. Dobra. Dobra, ty sobie tu działaj. Gdzie jest ten drugi agent? Tu jest. A tym będziemy tutaj, tak jak sugerujecie, zatruwać prowiant. Da się? Udało się, pięknie. On jest teraz nie na swoim terenie, więc super. Bardzo dobrze. Dobra. Zatrucie wszystkie oddziały. To. Nie? Tak. Dobra. Ofensywa odpada. No.
Zdobyliśmy dwie miasta, nie? No i teraz tutaj stracimy Hegrę i znowu oby nie zajął Ormutas. Dobra. Zmieniłem ten? Nie zmieniłem chyba, tak? Na to. Okej. Okay. Ale mamy od cholery kasy. Nawet nie wiem, czy by jeszcze jedną armię nie tu mnie powołać. Co wy na to? Ale to będzie... Stracę tą królową. Dobra, na razie nie powołujemy. Dobra, powoli się zbliżamy do końca dzisiejszego odcinka. Prima. Ale fajnie, że was dużo jest, cieszę się bardzo. Dobrze, fajnie, że bunt wyskoczył. Pod Palmirą, o to właśnie chodziło. Jeszcze fajnie było, gdyby oni... Garachas już obronny. Ja mam ci zapłacić, co ty? Nie mam mowy. Your ideas are undoubtedly golden within your heart and head. No właśnie, tego się spodziewałem, dobrze. Tam i włócznicy i procarze. No jazda perska jest dobra. Dobra. Mhm. No, jest, właśnie o to chodziło. Draganie, umowa handlowa. No właśnie, i to teraz stracimy. Tak, ale potem wiecie, zyskamy na znowu podpisywaniu tej umowy z nimi. Dobra, i dzisiejszą bitwę ostatnią sobie zrobimy tutaj. Szkoda, że 7 rydwanów tylko mamy. No dobra. Jest, atak. Dobrze, to zabić, ładnie obrażenia. Trochę harcowników, kurde. I trochę procarzy. Ale powinniśmy szybko rozbić piechotę. Dobra, szturmujemy. Niepotrzebnie tych falangitów mam tyle teraz. Długi stream. No, ale zazwyczaj tak. Jeszcze nie kupiłem preorder Thrones of Britannia i nie wiem, czy kupię. Strasznie jestem napalony na Three Kingdoms. Black Fox. Szczerze powiem, Three Kingdoms. Kingdoms. Brak opadów, rozpoczynamy. No to jest coś, co naprawdę jestem mocno zainteresowany grą. Tak sobie ustawimy. Mocno się rozciągniemy. Dobra, i tu będzie jedynka. Tutaj będzie dwójka. No i procarze oczywiście trójeczka. A mogą tak stać jak stoją. Jazda z tyłu. I generał tutaj musi być. Może być ostrzeliwany trochę z tyłu. Dobra. I atakujemy. Mocno rozciągnięty szyk, bo jest trochę jazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale ten oddział jest obity. No, ale mamy piechotę lepszą. Harcownicy konni też będą ciężkim orzechem do zgryzienia. No, ty tak nie leć. Dobra. Nie Kingdom Come Deliverance, tylko... tego. No, Three Kingdoms, chiński Total War. Ale o jakiego moda, Wojtek, ci chodzi? Tak, 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 tak. Najlepiej jest mieć dobrze kawalerię ciężką i kawalerię lekką, żeby po prostu odganiać się od tego tałataństwa. Strasznie dużo tych harcowników konnych. No, niestety będzie ciężko. Dlatego trzeba uważać z naszymi procarzami.
I najpierw zrobimy tak. Zaatakujemy przeciwnika z naszymi procarzami. Zajmiemy ich. A potem ruszy to ataka nasza piechota. O tak, rozciągniemy się mocno. Dobra. I atakujemy tak. I robimy szybki atak. To będzie obstawa tutaj generała naszego. Dobra, jest to ostrzał procarzy. Nasza piechota atakuje. Zaraz procarzy wycofamy. Dobra, o tak. Udajmy generała. Dobra. No, na razie tak średnio, powiem szczerze. Dobra, ale ci hartownicy tu nie przeszkadzają za bardzo. Dobra, to szybko zniszczmy i zabić generała. Dobra. No i nie mogę tam wjechać w tę jazdę. Dobra, to szybko powinno paść. To stracimy. Dobra, generała mordować. Tu się łamią ładnie. No i tu spróbujmy wjechać tą jazdą. Pięknie. I tych procarzy pogonić. Dobra, to ostrzegamy. Dobra. Procarzy. Przede wszystkim mordować. Tu trzeba strzelać to. Dobra, tutaj generała bym się przydał na prawej flance, generał, żeby to obić. Generał zabity? Dobra, już prawie zabity. To moja jazda stracona, ale dobra, to są najemnicy. Dobra, tych procarzy chociaż narąbać. Dobra, tu generał ich zabity. Co tutaj mi próbuje? Tu są falangici, nie? Dobra, tu się wjedziemy w to. Może ci te kamele to zniszczą. Dobra, tu jest dobrze. Tutaj, no, nasza piechota ładnie sobie radzi. Ale tu mamy spore straty. Tą najemną jazdę perską trzeba utłuc teraz. A tu szybko. To jest też jazda perska. Dobra. To zaraz zniszczymy. Dobra, tu jest też dobrze. No, spore straty, ale chyba damy radę. Tu rozbite oddziały.
Dobra, teraz się przejedźmy tu po tych procarzach. Tylko jazdę trzeba zniszczyć. O właśnie. Dobrze, jest dobrze. Tu już też oddziały zniszczone. Super. No to pozamiatane. O, tych trzeba rozwalić. O nie, 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 nie. Gdzie ty mi jedziesz tu? Znowu generała nie stracił, kurde. Bojowy rytmu dajmy. A może szybciej. O, dobra, już się wszystko połamało, uciekło i rozbita, dobra. Bardzo ładnie. Tylko jeszcze teraz podobijać, żeby nic z tej armii dużo nie zostało. Nie, nie. Posisz tu generał. Tylko tu przestawmy tych, żeby mi tu nie pozabijali generała. Okay. No dobra, bo już i tak nie ma czym ścigać. No dobrze, ładnie poszło. Piechota się super spisała, ci towornicy. Moderatora na czacie. Na czasie. Dobra. No, czytuję się. Spoko, dobrze jest wszystko. Ciach, ciach. Dobra, łuczników straciliśmy. Oczywiście okupację. No i znowu mamy minus do ładu oblicznego. Ale teraz możemy sobie zwerbować tych pikinierów, aż nie potrzebuję czterech. Wolę mieć... dwie jazdy. Zamiast tego. Ale teraz tego nie potrzebuję. I jeden oddział tych towarników więcej chyba bym wziął. Potrzebuję jeden oddział poborowy. No i dobra. I cztery oddziały. To mówię w sumie może dwóch mieć pikinierów. No bo to na flankach potrzebuję mieć czterech łuczników. W środku pustynnych pikinierów. No i dwa oddziały jazdy. No i spoko. I to już nabiera sensu wtedy. Dobra. Dobra, czyli czekamy na te oddziały jazdy. No dobra, a tu się wracamy do Jerozolimy. Już sobie dowerbował armię sporą. Dobra, tu popilnujemy. Tutaj jak mamy tyle kasy, to przydałoby się teraz trochę też powerbować lepszych oddziałów, nie? Dobra, tu zrobimy tak. Nowy te. To było też wojskowe. Nieudany, no niestety nie udał się. Dobra. Ale wyślemy tego. Wysłannika, żeby tam działał. O, ale armia egipska, słuchajcie, idzie to nam tu pomocą. Dobra, to na razie rozwiążmy. Nie, niech będzie, kurde. Niech będzie. I zlikwidujmy tak. Te dwa oddziały i zwerbujmy zamiast tego. Tylko to czy to? No nie, morale to jest bardziej przydatne. I kolejnych dwóch zlikwidujmy. Żeby mieć więcej tych włóczni.
i kolejnych zlikwidujmy, żeby mieć jeszcze pustynnych piekinierów, ale to już następnym razem. No i dobra, słuchajcie, powoli kończymy dzisiejszy odcinek, zrobimy jeszcze jedną turę. O Jezus Maria, zniszczył mi całą grę, no. A co to było w ogóle? Już nie pamiętam. To. No dobra, to nie tak źle, to się szybko odbuduje. Czy chcecie jeszcze jeden odcinek z tego, czy nie? Tak, Wojtek, masz rację, nie zawsze tam coś są tacy hamowaci. Więc dajcie znać, czy robimy jeszcze jeden odcinek z tego DLC, czy nie. Na pewno chcesz, znaczy w przyszłym tygodniu. Aha, zaraz, bo przecież my możemy teraz, właśnie, handel z powrotem podpisywać. No, to przez ten czas mi napisze na czacie, czy chcecie. No proszę. Nie chcą ci. Rachea. Braci, spoko. Now, speak as you will. Super. Dobra, nas Konfederacja Teltycka nawet. Proszę. I look forward to your wisdom, but I trust you. Nie chcą. Usz nie będzie chciała. Nie. Moci. In my lord's name, be welcome. And may the blessings of the gods bring you the profit of the day. I came as a maska. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before you. No powiem wam, że tyle kasy to miałem tylko grając Seleucydami na początku. To w pierwszej turze, więc 20 tysięcy miałem, bo podpisywałem umowy handlowe z sąsiadami. Greetings, most excellent friend. Be at home and speak as you would before your own heart. Dobra. Dobra, jest super. No i chyba czas będzie nową armię stworzyć. Może być Teko Fox. Całą mapę. Tak, nie sądzę, żebyście dotrwali do odcinka, w którym będę całą ukończył podbijać mapę. Dobra, tu ci kosztują 238 i ci też, więc w sumie to żadna różnica. Te dwa oddziały jazdy arabskiej sobie zwerbuję po prostu stąd. Są nawet drożsi werbunek ich. To są te dwie takie same jazdy. Jest, bo ta jazda jest. Okej. Okay. W następnej turze sobie dowerbujemy te oddziały. Dobra, kończymy turę. Zobaczymy, co się wydarzy w następnej. A, edykt to jest. Tak. Dobra. My tu już możemy tu zacząć armię tworzyć. Żeby utrzymywała nam tutaj ład publiczny, a tymi armiami zaczniemy już coś działać. No, możemy sobie ją wziąć. Wirtuozi, nie. Usz armię. Te rydwany będą, wiecie co. Weźmy tak. Tu by się przydało zamienić tego na inną jednostkę. Dobra, i ty już sobie zacznij werbować tutaj jakieś tanie oddziały. Nie możesz werbować, bo tutaj ten werbuje. Kurde, bez sensu to zrobiłem. Dobra. No to teraz się zrobi. Więc, bo to dwie tury trwa. Okej, dobra. To wiemy.
Super. Dużo jazdy, falangi ci słonie. Kurde, to jest dobra armia, powiem wam. To będzie ciężko zabić, bo moi falangi ci są gorsi. Znaczy ci pikinierzy. Ale ta druga armia już moja lepsza. To już mi się wydaje, że spokojnie sobie poradzi. Muszę to miasto zdobyć, bo to jest taka strefa buforowa. Libią jest handel niemożliwy? Aha, bo Tyry. No dobra. Sabotaż, nic nie niepokoi. Znodzi, jest znowu. Sabatea. Dobra, dobra. Priorytety wojskowe. Twoi wrogowie rosną w siłę, w związku z czym warto zadbać o odpowiednie zrównoważenie wojsk, jakim typie szkolenia powinniśmy mieć. Piechota. Piechota. Co to jest? A gdzie jest ten bunt? A nie, to dopiero wybuchnie, tak? Tak, dobra, już rozumiem. Rozumiem. No dobra. Patrzymy. Dobornicy są nieźli, bo oni mają oszczepy. Dobra, słuchajcie. Kończymy dzisiejszy stream. O, chcecie, Fenrir też mówi, żeby był jeszcze jeden odcinek. Dobra, w przyszłym tygodniu zrobimy jeszcze jeden odcinek. I będzie też oczywiście odcinek kolejny z kampanii Imperium. I będzie też kolejny odcinek z Gniewu Sparty. I to chyba będzie już ostatni odcinek z Gniewu Sparty. No i na pewno też Rainbow Six jakoś tam się postaram wcisnąć w przyszłym tygodniu. Także, no co, mam nadzieję, że no fajny ten dodatek, za 34 zł, 4 frakcje, spoko. Spoko, jest odświeżenie trochę dla Romka, także mi się podoba. No i co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia.